A zatem prosimy o uprzejmie kiediamą na Rispostale domandę. Pierwsze pytanie. Czy Komisja Eklezja Dei rozważa publikację w jednej książce wszystkich odpowiedzi na pytania, które do tej pory spłynęły do komisji i na które już pytania komisja odpowiedziała. Non credo si ponga questo problema aktualmente. Le domande sono spesso occasionali, ad casum, e quindi le risposte sono date all'oratore, al destinatario determinato. Credo che nella sostanza l'istruzione universale ecclesie offra le risposte adeguate per l'applicazione delle norme sul motu proprio. Nie sądzę, aby to było teraz konieczne, potrzebne. Tym bardziej, że pytania, które, do którymi zwracają się do Komisji Ekklesia Dei proszący, są często pytaniami okazjonalnymi i takimi zwróconymi bezpośrednio do tych, którzy pytają. I taki też mają charakter odpowiedzi. Uważam, że instrukcja Uniwersytetu Eklezje w wystarczający sposób daje odpowiedzi na wątpliwości, te główne, zasadnicze, które, które są formułowane. Drugie pytanie. Wielu wiernych w Polsce są zainteresowanych, szanują, uważają za cenną rytm. Tygodnia e, wielkiego sprzed reformy 55 roku. Czy komisja e, bierze pod uwagę indult generalny na sprawowanie e, ceremonii e, wielkiego tygodnia sprzed reformy e, z czasów papieża Piusa 12? questa richiesta è stata considerata dalla commissione perché posta o da istituti dell'Eclesia Dei Alcuni to pozwolenie, ten indult został dany e, tym, którzy prosili Komisję Ecclesia Dei e, i so, były to instytuty przynależące do Ecclesia Dei, tudzież e, ordynariusze, którzy nie należą bezpośrednio pod Ecclesia Dei, ale właśnie o to prosiły. La Komisja ha ritenuto di concedere e, questa possibilità ad experimentum. Almeno per tre anni, e poi ha chiesto una valutazione agli stessi richiedenti al termine di questo intervallo. Komisja udzieliła na trzy lata ad experimentum, czyli e, tak, na próbę, pozwolenia na celebrowanie Wielkiego Tygodnia wedle reform sprzed 1955 roku, a po tych trzech latach komisja oczekuje od proszących na to o to e, takiego. E, Sverificovania, jak to una cosa. nessuno è autorizzato a eh, seguire questa eh, la liturgia della settimana santa precedente se non è autorizzato dall'Ecclesia dei. I chciałbym podkreślić, że nikt, kto nie otrzymał takiego pozwolenia od Eklezja nie może sprawować liturgii Wielkiego Tygodnia sprzed reformy 1955 roku. Trzecie pytanie. Czy Komisja Eklezja Dei. e pianuje do kalendarza liturgicznego formy nadzwyczajnej świętych kanonizowanych po 62. Sì, abbiamo lavorato molto, direi, in questi anni eh, per eh, trovare una soluzione la più adeguata possibile. Posso anticipare che siamo quasi al termine di questo lavoro, quindi eh, non sarà da attendere molto. Verrà eh, pubblicato un decreto che stabilirà le condizioni per l'aggiornamento del sant'orale. Non si tratta di un altro calendario, di una nuova edizione o una riforma del calendario liturgico, ma si tratterà di un decreto che permetterà, consentirà la celebrazione delle memorie dei santi, non solo di quelli canonizzati finora, ma anche di quelli che saranno canonizzati nel futuro. Quindi non entro nel dettaglio, ma assicuro che questo sta per essere eh, sottoposto all'approvazione del Santo Padre. Così anche l'inserimento di alcuni nuovi prefazzi ad libitum, sempre ad libitum. Komisja bardzo pracowała właśnie nad tym, aby taką możliwość stworzyć, i dekret aprobujący właśnie taką, tak, tak, taką możliwość jest za niedługo będzie przedstawiony Ojcu Świętemu. Nie wchodząc w szczegóły, chciałbym powiedzieć, że chodzi nie o odnowę kalendarza nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego i nie o jego aktualizację, lecz o możliwość celebrowania wspomnień świętych kanonizowanych po 62 roku, ale także ten dekret umożliwi Sprawowanie, celebrowanie wspomnień świętych, którzy ewentualnie w przyszłości będą kanonizowani czy beatyfikowani. Dodatkowo, ów dekret także stworzy taką możliwość i umożliwi wprowadzenie nowych prefacji, ale zawsze prefacji, które będą do wolnego wyboru celebrującego kapłana. Pytanie czwarte. Papież Benedykt XVI wielokrotnie mówił o reformie reformy liturgicznej. Czy ten temat jest równie ważny także dziś? Dobijam anzitutto precisare eh, il senso corretto di questa espressione riforma della riforma eh, della liturgia usata da Papa Benedetto e anche dal allora cardinale Ratzinger. Il Papa ha sempre parlato di una riforma della riforma non come risultato di un decreto eh, burocratico, di una decisione eh, giuridica da parte dell'autorità suprema della Chiesa, ma come esito, risultato di un movimento liturgico che fa crescere l'intera Chiesa, l'intera... E realtà ecclesiale verso questa eventuale unità del rito romano. Quindi non escludiamo ovviamente che in futuro si possa giungere anche a questo, ad una unica forma liturgica che integri entrambe, ma in questo momento ciò che è necessario è fecondare le due forme liturgiche, arricchire le due forme liturgiche rispettando rigorosamente la specificità di entrambe, senza mescolanze e, e compromessi tra le due forme, che non aiuterebbero affatto a raggiungere l'esito eventuale di una unità liturgica. Per rispondere a pytanie, trzeba najpierw zrozumieć. Co papież Benedykt XVI, wcześniej kardynał Ratzinger, rozumiał pod pojęciem reformy, reformy liturgicznej? Otóż papież Benedykt XVI nie rozumiał tego, tej rzeczywistości jako rezultatu jakiegoś dekretu biurokratycznego, jako, jako efektu decyzji, którą podejmie ktoś w urzędach watykańskich. Papież Benedykt XVI rozumiał owo sformułowanie reforma, reformy liturgicznej jako wynik ruchu liturgicznego, który wypływał będzie z całego życia kościelnego. To, co jest istotne, a zatem w przyszłości, yy, bliskiej czy dalszej, nie wyklucza się istnienia jednego rytu rzymskiego w jednej formie, ale nie będzie to ów efekt biurokratyczny. Chodzi o to dzisiaj przede wszystkim, aby te dwie formy rytu rzymskiego, zwyczajna i nadzwyczajna, wzajemnie się ubogacały, niejako zapładniały z całkowitym respektem, z całkowitym szacunkiem dla ich e, odmienności i dla ich innych akcentów e, i bez jakiegokolwiek mieszania tych dwóch form rytu rzymskiego. Chodzi o to, aby one wzajemnie się ubogaciły i w ten sposób pomogły Kościołowi dojrzeć, wzrosnąć do momentu, w którym ta reforma reformy nie jako efekt biurokratyczny, ale jako efekt życia Kościoła będzie rzeczywistością i, i dojdzie do, do skutku. Piąte pytanie. Jakie są kompetencje Komisji Eklezjadei w odniesieniu do liturgii starożytnej, liturgii klasycznej to znaczy czy komisja ma na przykład prawo aprobowania e, tekstów nowych liturgicznych, czy też udzielania e, przywilejów liturgicznych. La competenza della commissione è nel dare approvazioni di testi e, e altre prerogative che riguardano le norme liturgiche, le rubriche liturgiche. e di applicare, di far applicare, vigilare perché si applichi il motu proprio su Morum Pontificum nelle realtà ecclesiali delle varie diocesi. Competenzja Commissie ecclesiadei Dei jest eh, przede wszystkim eh, baczenie, czuwanie nad eh, formą rytu rzymskiego sprzed 62 roku, a zatem w jej kompetencje wchodzi także aprobowanie tekstów liturgicznych, a także drugą kompetencją Komisji Ecclesia Dei jest czuwanie nad aplikacją, czyli zastosowaniem motu proprio papieża Benedykta XVI Sumorum Pontificum w konkrecie życia Kościoła, czyli w konkretnych diecezjach. Eh, pytanie, eh, la questione sesta eh, eh, in mente dei il dialogo prosegue con la fraternità San Pio X in questi anni si sono fatti anche dei passi avanti soprattutto direi il clima è cambiato in senso positivo c'è una maggiore anche una maggiore attenzione, familiarità, amicizia reciproca, ma eh, i problemi eh, rimangono fin tanto che la Fraternità San Pio X non aderirà alla dichiarazione dottrinale approvata dal Papa e, e presentata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Da Papa Francesco. I quindi A zatem sytuacja jest, sam Bóg jeden wie. Ksiądz arcybiskup wyraził się z formułowaniem łacińskim in mente Dei, w myśli Bożej. Natomiast to, co ksiądz arcybiskup może powiedzieć, to dzięki temu dialogowi, który był prowadzony i który nadal jest prowadzony, zmienił się klimat, jakim... Z jednej strony bractwo postrzegało komisję, stał się on bardziej serdeczny, bardziej naznaczony wzajemnym poszanowaniem i wzajemną uwagą na to, co mówią jedna i to, co mówi druga strona. Problemem zasadniczym jest to, że bractwo z została przedstawiona, deklaracja doktrynalna, od której zależą dalsze ruchy związane z kanonicznymi. Możliwościami deklaracja zaaprobowana przez papieża Franciszka. No i opremizja Eklezja Dei zwyczajnie czeka na odpowiedź ze strony bractwa. A zatem pierwsza nasza zasada powinniśmy się modlić o to pojednanie. Pytanie siódme. Czy Decyzja papieża Franciszka, dzięki której kapłani bractwa mogą szafować sakramentem rozgrzesze, rozgrzeszeniem sakramentalnym wiernych, którzy o to proszą. Czy należy rozumieć ten gest papieża Franciszka jako swego rodzaju zachętę dla wiernych, aby udawać się do kapłanów bractwa z prośbą o pozostałe, o inne sakramenty? E no, non direi che è così da interpretarsi, non è un gesto di incoraggiamento, di andare dai preti della fraternità, e, e il motivo è, è, è stato ben chiarito nel decreto stesso del Papa. Il Papa è preoccupato per la salute spirituale dei fedeli della Fraternità San Pio X. Questo è il motivo che lo ha spinto a eh, ehm, eh, a concedere anche dopo l'anno santo la eh, validità e eh, la liceità della soluzione sacramentale per i peccati, anche l'estrema, unzione, unzione degli infermi, per il bene delle anime. La, eh, il Suprema lex salus animarum. Quindi, per questa ragione, anche la, la lettera sui matrimoni, per concedere la possibilità che il matrimonio avvenga. Sia ritenuto valido secondo la forma canonica sempre e per il bene delle, delle anime dei fedeli in vista dell'auspicata riconciliazione, certamente. Rimane però il fatto che i sacerdoti vescovi della Fraternità San Pio X esercitano in modo illecito, illegittimo il ministero. Non sono scomunicati, chiaramente non più. Scomuniche tolte. Quindi non sono formalmente scismatici, è sbagliatissimo affermare che la Fraternità San Pio X sia scismatica dal punto di vista formale, canonico, perché non c'è più lo scismo in quanto non ci sono più le scomuniche. È chiaro. Ma sono in una situazione irregolare. E quindi, non avendo il riconoscimento canonico, non esercitano legittimamente il Ministero, tranne che per la la confessione per i matrimoni concessi dal, dal Papa. Quindi questo deve essere chiaro. Per cui la necessità del riconoscimento canonico non è soltanto un fatto notarile, formale, la Chiesa è una struttura visibile, quindi è, è essenziale per il clero no, avere il riconoscimento canonico della Santa Sede. E questo è ancora una ferita nella realtà della Chiesa e, e, e loro dovrebbero esserne consapevoli. Nie powinniśmy tego gestu papieża, w którym udzielił kapłanom z Bractwa Świętego Pisa X udzielania absolucji w sakramencie pokuty rozumieć jako gestu zachęty, a motyw, dla którego papież udzielił tego, tej władzy jest zawarty w samym dekrecie. Otóż motyw jest prosty, dla dobra duchowego wiernych. Chciałbym podkreślić więc, że kapłani i biskupi Bractwa Świętego Piusa X działają w sposób niegodziwy, wykonując swoją władzę kapłańską, z wyłączeniem oczywiście... Szafowania w sakramencie spowiedzi dzięki dekretowi papieża Franciszka i także z wyłączeniem szafowania sakramentem, błogosławienia sakramentu małżeństwa w zgodzie z regułami ustalonymi i zaaprobowanymi przez papieża. To, co chciałbym jednoznacznie i jasno podkreślić, to że w momencie, w którym ekskomuniki zostały zdjęte kapłani bractwa i biskupi bractwa nie są absolutnie schizmatykami. Jest to czymś niegodziwym mówić w ten sposób, ale równocześnie ich sytuacja w Kościele jest sytuacją kanonicznie nieregularną, a to znaczy, że wykonują władzę swoją kapłańską w sposób illecito, czyli nieregularny, niegodziwy. Pytanie dotyczące konferencji, przedostatniego księdza arcybiskupa, o jaśniejsze jeszcze sprecyzowanie korzeni tych, tego kryzysu Kościoła i jakie są sposoby na przezwyciężenie tego kryzysu. Sì, si, e, ho parlato di e, cri, radici della crisi della fede della Chiesa oggi. Ne ho indicate tre. la crisi del secolarismo della fede, secolarismo della liturgia, secolarismo della carità. In sostanza queste tre motivazioni, tre radici, si riassumono in una. Quando si perde il senso soprannaturale della fede, della grazia, della liturgia, si entra necessariamente in una realtà profana secolarizzata, immanentistica, orizzontalistica, dove Dio non ha più il primato. E se Dio non ha più il primato, io mi domando a che serve la Chiesa, a che serve la religione. Tutti questi tentativi di apertura al mondo che si stanno facendo, che cosa hanno prodotto? Hanno prodotto un incremento dei cristiani? No, hanno prodotto un allontanamento ancora maggiore. Se una persona gli si dice che non è necessario per la sua salvezza frequentare i sacramenti, perché tanto si salva lo stesso, perché dovrebbe questa persona avvicinarsi ai sacramenti? Perché dovrebbe battezzare il proprio figlio, la propria figlia, se anche senza il battesimo si può benissimo andare in paradiso in carrozza? E così tutto, e così tutto. Allora il vero motivo della crisi oggi non è la negazione di un certo articolo di fede, so, non credo alla divinità di Cristo. Non credo all'infallibilità del Papa, eh, non credo al sacramento della messa come sacrificio, no? come l'eresia protestante, eccetera. No, oggi la crisi di fede è di tipo gnostico, è gnostico, una nuova gnosi, come la gnosi dei primi tempi della Chiesa, che non era una determinata ideologia, comunismo, nazismo, non so, no. Era un'atmosfera spirituale, una visione complessiva della vita, del mondo. E questa visione complessiva ha al centro l'uomo, il soggetto, e non più la verità. E non più Dio. E non più il soprannaturale. E non più il sacro. Questa è l'eresia, tra virgolette, l'eresia di oggi, questa, che però non è. Una delle tante eresie del passato. E qualcosa credo di molto più profondo. Se non si aggredisce questa radice della crisi, non se ne viene fuori. Non se ne viene fuori. Ecco, e credo che la liturgia antica, non solo quella ovviamente, ma anche quella, aiuta a rimettere in ordine le cose, in ordine, cioè dando la priorità a ciò che deve avere la priorità, cioè Dio, il sacro, il soprannaturale, la grazia, la grazia. No. Mai come oggi tante opere di carità nella Chiesa, mai come oggi tanto volontariato, mai come oggi una cristianizzazione generale forse l'eccezione della Polonia, dell'Europa orientale, dove per fortuna la situazione è diversa. Non è per consolazione che lo dico. L'Europa orientale cattolica ancora resiste bene. L'Occidente è in totale declino. Ecco, questo cerchi di eh, riassumere eh, fedelmente. fedelmente. Tak jak powiedziałem w mojej konferencji, kryzys opiera się na, trzech sekula na sekularyzacji trzech wymiarów, na sekularyzacji wiary, liturgii i miłości. Gdyby te trzy faktory, te trzy wymiary kryzysu współczesnego sprowadzić do jednego, powiedziałbym, że chodzi o to, że traci się z oczu wymiar nadprzyrodzony. Kiedy brakuje Boga, kiedy brakuje łaski, kiedy brakuje nadprzyrodzoności, wówczas wkracza się we wszystko to, co można nazwać immanentyzmem czyli co można nazwać tym, co widzimy oczami naszego ciała, co pozbawione jest wymiaru wewnętrznego, duchowego, nadprzyrodzonego boskiego. Wtedy, jeśli w tym kategoriach się myśli, to w tym momencie wydaje się, że kościół nie służy do niczego. Bo jeżeli ja mogę się zbawić samemu, jeśli mogę trafić do nieba dzięki własnym wysiłkom, a nie dzięki przystępowaniu do sakramentów, dzięki przyjmowaniu łaski Bożej, to wówczas do czego mi służą te wszystkie sakramenty? Do czego mi służy to wszystko? To jest właśnie istota owego kryzysu, który dzisiaj mamy. Czy rzeczywiście nie jest tak, że te wszystkie próby otwarcia się Kościoła na świat, czy one w istocie zaowocowały większym pogłębieniem życia duchowego chrześcijan? Czy nie jest właśnie na odwrót, że zaowocowały właśnie tym immanentyzmem, tym pogrążeniem się w zapomnienie o Panu Bogu? A zatem powód tego kryzysu, Główne źródło tego kryzysu, główny nerw tego kryzysu, główny motyw tego kryzysu nie wynika stąd, że neguje się jakąś konkretną prawdę wiary. Na przykład, że Bóg jest jeden w trzech osobach, że, jest, że Ojciec Święty ma wład jest nieomylny w sprawach wiary i moralności, ale że, że jakby kwestionuje się wiarę jako taką, jako całość. Ten kryzys współczesny ma charakter takiego, spojrzenia na świat, które jest spojrzeniem gnostycznym. Polega on na atmosferze duchowej, która stawia w centrum i tylko w centrum człowieka jako podmiot. Znika zupełnie z horyzontu Pan Bóg. I dlatego jest to herezja odmienna od wszystkich innych, które były do tej pory, które kwestionowały tylko jakiś wymiar, jakiś artykuł wiary. Tymczasem jest to Herezja niejako powszechna. Zatem nie usunie się tego kryzysu, jeżeli nie usunie się przyczyny głównej, a więc jeśli nie uporządkuje się na powrót, nie powróci się do właśnie tego porządku, w którym Bóg jest na priorytetem, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu. Być może tutaj w Polsce i we wschodniej Europie nie odczuwa się jeszcze tak bardzo właśnie tej atmosfery gnostycznej, tego pogrążenia się w imanetyzmie, pogrążenia się w, w tym świecie. Tymczasem na Zachodzie jest to niemalże już katastroficzna tendencja, którą się obserwuje. Tak więc liturgia tradycyjna jest jedną ze sposobów, jednym z metod tego, aby przywrócić właściwy porządek. To jest. Prioritet Boga. E adesso l'ultima domanda che mi hanno dato in questo momento è. Co komisja Eklezja Dei może zrobić w sytuacji, w której wierni proszący o celebrację w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego nie otrzymują takiego pozwolenia ze strony proboszczar i ze strony biskupa, czy mogą zwrócić się do komisji Eklezja Dei z taką prośbą? Allora, bisogna seguire le indicazioni, le norme del motu proprio sumorum pontificum e dell'istruzione ecclesiae. Quando un gruppo di fedeli si rivolge al parroco e poi al vescovo e non ottiene eh, di poter eh, ricevere la celebrazione della messa nella forma straordinaria, può ricorrere all'Ecclesia dei. In questo caso eh, il, il richiedente deve presentare eh, le firme di tutti i partecipanti del gruppo stabile, perché bisogna verificare che ci sia il gruppo stabile. Il stabile deve essere verificato. E poi la seconda condizione è l'esistenza del sacerdote idoneo a celebrare la Messa. Io consiglio sempre che il gruppo dei fedeli che fa la richiesta, se conosce il sacerdote disponibile e il sacerdote disponibile, lo scriva nella lettera. Perché se non lo fa, la commissione si rivolge al vescovo e il vescovo può rispondere dicendo non ho sacerdoti idonei. E quindi il discorso è chiuso. Comunque, una volta che noi la commissione riceve la richiesta, si rivolge al vescovo e chiede un parere sui motivi per cui non ha ritenuto di eh, esaudire la richiesta. Quindi il vescovo risponde. E la Commissione valuta la risposta e, e poi si prende le decisioni che deve prendere. Ecco. Ma le condizioni sono due. Esistenza del ceto stabile e sacerdote idoneo disponibile. W takiej sytuacji, jeżeli grupa stabilna wiernych prosi o celebrację i nie otrzymuje takiego pozwolenia na taką celebrację, ma prawo i może zwrócić się bezpośrednio do komisji ekleziadei. W piśmie do Ekle komisji Ekklesia Dei należy zachować i należy umieścić takie dwa elementy, które są esencjalne, bezwzględnie konieczne. Pierwsze to podpisy grupy wiernych, którzy chcą uczestniczyć w tej celebracji, ponieważ Komisja Eklezja Dei w ten sposób będzie mogła zweryfikować warunek, o którym mówi papież Sumorum Pontificum, to znaczy stabilna grupa wiernych. A zatem w takiej prośbie do Eklezja Dei należy dołączyć listę podpisów wiernych gotowych do uczestniczenia w celebracji w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. I druga rzecz. To jest, którą ksiądz arcybiskup gorąco poleca, to jest napisanie w tejże prośbie do Eklezjadei imienia i nazwiska kapłana, który i potrafi sprawować tą liturgię, ponieważ częstokroć Komisja Eklezjadei, mając podpisy wiernych, proszących o celebrację, zwraca, musi zwrócić się do biskupa z zapytaniem o kapłana, który gotów jest celebrować i który zna ten rytm i potrafi go, właśnie to sformułowanie sacerdos idoneus, to otrzymuje odpowiedź, że biskupa nie ma takich kapłanów. W związku z tym Komisja Eklezja Dei ma związane ręce. Zatem należy takie imię kapłana napisać. Wówczas Komisja Eklezja Dei zweryfikowawszy te dwa warunki, to znaczy grupę stabilną wiernych i kapłana potrafiącego sprawować wedle tego obrządku, zwraca się do biskupa z pytaniem, dlaczego nie została udzielona pozwolenie na celebrowanie takiej liturgii. Tak więc to jest odpowiedź na to pytanie księdza. Arzibiscupa. Eh. Un particolare forse ancora, e il gruppo stabile prima di rivolgersi all'Ecclesia dei deve sempre rivolgersi al vescovo, prendere, tentare di mettersi in contatto col vescovo. Se il vescovo non risponde, allora possono rivolgersi a noi. Uh -huh. Oppure se il vescovo risponde negativamente, mandano anche la lettera del vescovo. Uh -huh. Però è importante che prima si rivolgano al vescovo, non direttamente all'Ecclesia dei. Ma questo ceto stabile c'è un numero? Stabilito? No, no, ceto stabile non, è, non può essere un numero stabilito, certo non possono essere due o tre persone naturalmente, ma eh, non si può stabilire perché una cosa è che è nella diocesi di Varsavia un gruppo stabile beh, non può essere di 5 o 6 persone. E se la diocesi è, è una di quelle diocesi italiane di... Di 30.000 abitanti, beh, anche, anche 5-10 persone są w stabile. waria varia molto anche dalla grandezza della diocesi. Mm -hmm. e, ważne jest, żeby zachować e, porządek. To znaczy, wierni powinni najpierw zwrócić się do biskupa z prośbą o taką celebrację e, i kiedy otrzymają odpowiedź negatywną. Należy wtedy dopiero można pisać do Ecclesia Dei, załączając tą negatywną odpowiedź biskupa. Ważne jednak, żeby to zachować. Nie można bezpośrednio zwracać się do Komisji Ecclesia Dei. Ona musi być dopiero drugą instancją po odmownej odpowiedzi biskupa miejsca. No i druga rzecz, żeby ta grupa wiernych rzeczywiście była w istocie grupą Dodałem, sprecyzując, pytanie, czy jest jakieś, czy na, przewiduje się jakąś konkretną liczbę takich wiernych. Ksiądz Arcybiskup powiedział, nie ma takiej konkretnej liczby, ale oczywiście trzeba wziąć pod uwagę wielkość danego miasta, czy danej decyzji. Arcybiskup mówi, że no dla, trudno, żeby dla Warszawy taką grupą stabilną to były pięć osób na przykład. Ale mówi już dla 30-tysięcznej decyzji, na przykład włoskiej, które są o wiele mniejsze. Taka grupa kilkunastu osób może już być taką uważaną. Tak więc nie ma jednoznacznej liczby wiernych, którą należy uważać za grupę stabilną. Jednakże to ona musi mieć takie znamiona, że to musi być w istocie grupa, a nie kilku wiernych. I ancora la richiesta deve essere fatta dal ceto stabile, dal gruppo parrocchiale o diocesano, non da un ente come una voce una voce internazionale, eccetera. Questi non possono fare richiesta perché non sono eh, riconosciuti canonicamente, quindi non ha senso. Possono aiutare a promuovere, eccetera. D'accordo, però la richiesta va fatta dal ceto stabile, dal gruppo stabile parrocchiale o interparrocchiale diocesano. E ancora una precisazione: taka prośba powinna być eh, sformułata do Komisji Ecclesia Dei ze strony gruppe, czyto. parafialnej czy to międzyparafialnej z danej diecezji nie przez jakieś zgromadzenia albo instytucje o charakterze międzynarodowym nie to ma być konkretna grupa wiernych czy to danej parafii czy to danej diecezji czyli międzyparafialna bądź międzyparafialna Ecellenza Reverendissima ringraziamo molto per la sua conferenza molto bella che già abbiamo previsto di stamparla nella rivista Cristianitas, i redattori di questa rivista mi hanno eh, detto che sono disponibili di, eh, di stamparla e poi ringraziamo molto per queste risposte alle domande che per noi e per questi, queste persone che sono qui presenti sono veramente importantissime, eh, ci spiegano molto la situazione e poi eh, il metodo di risolvere i problemi che ci troviamo anche qui in Polonia, con applicazione del Sumorum pontificum di Papa Benedetto XVI, eh, il cui siamo veramente grati enormemente. Il Papa Benedetto XVI di questo proprio. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi za tą konferencję, którą już wstępnie mogę powiedzieć, że będzie ona wydrukowana na pewno w czasopiśmie Christianitas. Przynajmniej taką otrzymałem odpowiedź ze strony redaktorów odnośnie do. E, właśnie tej prośby o publikację. No i dziękujemy także Księdzu Arcybiskupowi za te odpowiedzi na pytania, które dla nas są ważne e, i które dotyczą różnych trudności, które my także spotykamy w związku z aplikacją, czyli z wdrożeniem e, właśnie tego e, motu proprio papieża Benedykta XVI, za które jesteśmy niezwykle Ojcu Świętemu wdzięczni. Grazie di nuovo. ago vobis omnibus